Dzień dobry, szanowni państwo. Ja nazywam się Łukasz Dudek i podczas dzisiejszego spotkania porozmawiamy na temat ochrony danych osobowych. Dzisiejsze spotkanie będzie podzielone na dwie zasadnicze części. W pierwszej części postaram się państwu przybliżyć bardziej pod kątem merytorycznym podstawy ochrony danych osobowych, podstawowe obowiązki oraz wszelkiego rodzaju przesłanki dotyczące przetwarzania tych danych osobowych. Następnie w drugiej części przejdziemy już do takiego bardziej otwartej części dzisiejszego wydarzenia i to będzie po prostu Q&A, w którym państwo będą mogli zadawać mi pytania dotyczące ochrony danych osobowych, a ja postaram się na nie odpowiedzieć. Tak słowem wstępu, to nazywam się Łukasz Dudek, jestem aplikantem adwokackim, tak samo wiceprezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Prospekt. Generalnie interesuję się ochroną danych osobowych, szeroko pojętymi prawnymi aspektami działalności organizacji trzeciego sektora, ze szczególnym uwzględnieniem fundacji oraz stowarzyszeń. Natomiast tak pod kątem naukowym, powiedzmy i hobbystycznym, to tutaj też zajmuję się ochroną danych osobowych i dzięki temu będę dzisiaj mógł państwu co nieco poopowiadać na temat tego legendarnego już RODO. Tak jak wspomniałem, pierwsza część szkolenia będzie składała się z czterech takich krótkich paneli. W pierwszym przybliżę państwu, czym jest RODO ogólnie. Następnie zdefiniujemy sobie podstawowe definicje, podstawowe pojęcia, dzięki którym będziemy mogli swobodnie poruszać się na kanwie unijnego rozporządzenia i zrozumieć, do kogo tak naprawdę adresowane jest to RODO. I tutaj zdefiniujemy sobie dane osobowe, proces przetwarzania danych osobowych oraz najważniejsze podmioty z tym związane, czyli administratora oraz podmiot przetwarzający. W następnej kolejności porozmawiamy o podstawowych zasadach i podstawach, czyli takich przesłankach, które pozwalają nam legalnie przetwarzać dane osobowe. I finalnie porozmawiamy o tym, jakie obowiązki ciążą na administratorze i co de facto powinniśmy zrobić, aby czynić zadość właśnie tym wymaganiom, które na nas jako na administratorze ciążą. Czym więc jest to tak naprawdę już mityczne RODO? Przede wszystkim RODO jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej numer 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku. Charakter prawny tego unijnego rozporządzenia polega na tym, że ono nie wymagało implementacji do krajowego porządku prawnego. To oznacza, że wszelkiego rodzaju rozporządzenia unijne są skuteczne tak naprawdę z chwilą ogłoszenia bądź też upływu określonego terminu zwanego vacatio legis. I tutaj w odniesieniu do samego unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych vacatio legis wynosiło 2 lata i w dniu 25 maja 2018 roku stało się częścią polskiego porządku prawnego, co oznacza, że osoby, do których to RODO było adresowane, czyli wszelkiego rodzaju organizacje trzeciego sektora, czy też przedsiębiorcy, byli zobowiązani przestrzegać RODO. Co więcej, przepisy unijnego rozporządzenia były wprost stosowane, a więc jeżeli będziemy poszukiwali wszelkiego rodzaju podstaw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, to tutaj za każdym razem będziemy zaglądali właśnie do tekstu unijnego rozporządzenia. Natomiast polska ustawa, która początkowo została uchylona i w 2018 roku została uchwalona nowa, odnosi się bardziej do kwestii formalnych, kwestii związanych z funkcjonowaniem organu nadzorczego, którym w Polsce jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wszelkich procedur związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych, czy też procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli. Także, szanowni państwo, jeżeli będziemy szukali jakichś informacji bardziej merytorycznych, odnoszących się do samego procesu przetwarzania danych osobowych, obowiązków, to takie informacje właśnie znajdziemy wprost w tym unijnym rozporządzeniu. Natomiast wszelkie kwestie proceduralne, techniczne, dotyczące funkcjonowania organu nadzorczego znajdziemy w polskiej ustawie. Przechodząc już do konkretu, czym są dane osobowe? Definicja danych osobowych została zawarta w artykule 4, punkcie 1 unijnego rozporządzenia. Co do zasady, dane osobowe są to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Co oznacza,
że danymi osobowymi będą wszelkiego rodzaju informacje, dane, które pozwolą nam określić, kim jest dana osoba, co oznacza, że do kategorii danych osobowych będziemy mogli zaliczyć imię, nazwisko, numer telefonu, wizerunek. Natomiast z wizerunkiem jest taka kwestia bardzo ciekawa, że wizerunek nie zawsze będzie tutaj stanowił taką daną osobową, ze względu na to, że musimy zawsze wziąć pod uwagę, co jest głównym tłem. I jeżeli przeprowadzamy jakieś szkolenie, wydarzenie, reklamujemy się i głównym tematem tego naszego plakatu czy też zdjęcia będzie samo wydarzenie, nie będziemy wskazywali wprost określonej osoby, wtedy taki wizerunek nie będzie stanowił danej osobowej. Natomiast jeżeli będziemy promowali jakiś konkurs, wydarzenie, określone działanie przez nas, wskazując wprost na twarz danej osoby, to w takiej sytuacji już będziemy mówili o przetwarzaniu danych osobowych. Tak samo warto zwrócić uwagę na adresy mailowe. Jeżeli adres mailowy pozwala nam przypisać go do określonej osoby, to znaczy tworzymy adres na przykład łukasz.dudek@kipr, to wtedy wiadomo, że chodzi o mnie, w związku z czym taki adres mailowy będzie tutaj stanowił daną osobową. Natomiast jeżeli byśmy stworzyli adres mailowy, którego treść składałaby się z członów dom@gmail.com, to w takiej sytuacji taki adres mailowy nie będzie stanowił danej osobowej. Uważam, że warto zapamiętać to ze względu na to, że dość często posługujemy się przeróżnymi adresami mailowymi. Jeżeli chodzi o same dane osobowe, to wyróżniamy dwie kategorie tych danych osobowych. Pierwsza, są to dane zwykłe i generalnie są to wszystkie dane osobowe, które nie należą do danych szczególnych kategorii, czyli danych wrażliwych, inaczej sensytywnych, i przetwarzanie takich danych osobowych co do zasady następuje na zwykłych zasadach. I tutaj możemy zaliczyć imię, nazwisko, numer telefonu, numer PESEL czy też adres mailowy. Natomiast dane szczególnej kategorii, inaczej dane sensytywne, są to dane, które zostały wyszczególnione w zamkniętym katalogu w artykule 9 ustępie 1 unijnego rozporządzenia. Za każdym razem, jeżeli będziemy chcieli zweryfikować, czy nasza organizacja, nasz podmiot przetwarza dane sensytywne, musimy zajrzeć właśnie do tego artykułu i sprawdzić, czy dane, które przetwarzamy, wypełniają jedną z tych przesłanek. I tutaj jako przykład możemy wskazać pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, czy też dane genetyczne. I tak jak wspomniałem, jest to zamknięty katalog. To znaczy, jeżeli określona dana osobowa nie występuje w artykule 9 ustępie 1, z automatu będziemy mówili, że jest to dana zwykła, w związku z czym nie będziemy stosowali do przetwarzania tych danych osobowych szczególnych zasad. Co do zasady, unijne rozporządzenie zabrania przetwarzania danych szczególnej kategorii, chyba że spełnimy określone wyjątki. Takim wyjątkiem może być zgoda osoby, której te dane dotyczą, kiedy to przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora. Tutaj mamy w zakresie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej, czy też przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane przetwarzamy. Z punktu widzenia organizacji trzeciego sektora, unijny ustawodawca dopuścił możliwość przetwarzania danych szczególnej kategorii, danych wrażliwych, jeżeli dokonujemy takiego przetwarzania w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń. I tutaj, jeżeli chodzi o odpowiednie zabezpieczenia, to my jako administrator za każdym razem będziemy musieli dobrać odpowiednie środki, które według nas będą skuteczne do zapewnienia ochrony tych danych przed wyciekiem bądź też naruszeniem ich integralności. I tak jak wspomniałem, te dane wrażliwe mogą być przetwarzane przez fundacje, stowarzyszenia bądź też inne niezarobkowe podmioty, które działają w celach politycznych, światopoglądowych, religijnych. I tutaj występuje kolejny warunek. I tym warunkiem jest to, że to przetwarzanie danych dotyczy tylko i wyłącznie członków tych organizacji, byłych członków lub też osób, które utrzymują z nimi stałe kontakty w związku z tymi nadrzędnymi celami funkcjonowania określonej organizacji. I już taką ostateczną przesłanką, która pozwala nam przetwarzać te dane
wrażliwe, jeżeli dodamy te poprzednie, jest to, że nie będziemy ujawniali tych danych podmiotom trzecim bez zgody osób, których te dane dotyczą. Generalnie, co do zasady, większość stowarzyszeń, fundacji lub też innych niezarobkowych podmiotów będzie mogło przetwarzać dane osobowe. Tutaj szczególnie te dane wrażliwe będą mogły być przetwarzane przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które przetwarzają właśnie dane z zakresu zdrowia i różnego rodzaju chorób. Przechodząc do tak naprawdę najważniejszych definicji zawartych w unijnym rozporządzeniu, to przede wszystkim musimy zrozumieć, kim jest administrator. Administrator jest to osoba fizyczna lub prawna, która tak naprawdę samodzielnie bądź też z innym podmiotem ustala cele i sposoby przetwarzania danych. Oznacza to, że administratorem będzie zawsze ten podmiot, który będzie decydował o tym, jakie dane będą przetwarzane, w jakim celu, jakie zabezpieczenia będą wprowadzone w zakresie ochrony tych danych osobowych. Co więcej, tutaj unijne rozporządzenie nakłada na administratora obowiązek rozliczenia się z wdrożenia wszelkich procedur bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych, o czym porozmawiamy później. Drugim podmiotem, który odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, jest podmiot przetwarzający, czyli podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Oznacza to, że podmiot nie decyduje o tym, jakie dane będą przetwarzane oraz w jakim zakresie, tylko tutaj administrator będzie wskazywał temu podmiotowi przetwarzającemu, jakie dane i w jaki sposób ma przetwarzać oraz na jakich zasadach. I tutaj właśnie pojawia się kwestia upoważnienia tego podmiotu do przetwarzania danych osobowych. Co do zasady występują dwie ścieżki. Pierwsza jest to umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Jest to bardzo sformalizowany proces, ponieważ tworzymy umowę, w której mamy administratora jako jedną stronę, który udostępnia dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu, czyli drugiej stronie, i w treści tej umowy tak naprawdę zawieramy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, czyli jakie dane osobowe będą przetwarzane, w jakim zakresie, jakie obowiązki musi spełnić podmiot przetwarzający, jakie środki bezpieczeństwa muszą być wdrożone przez ten podmiot przetwarzający, jak również będą przewidziane przeróżnego rodzaju sankcje i kary, jeżeli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, ze względu na to, że zawsze w pełną odpowiedzialność finansową przed organem kontrolnym, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, będzie ponosił administrator. Tutaj widzę pytanie, czy będzie możliwość przesłania prezentacji na adres mailowy. Oczywiście, że tak. Prezentacja zostanie udostępniona przez nas. Natomiast wracając do przetwarzania danych osobowych i tutaj powierzenia tego podmiotowi przetwarzającemu, to jest jeszcze druga ścieżka, która jest mniej sformalizowana, natomiast ona o wiele mniej zabezpiecza administratora. Jest to zwykłe upoważnienie, w którym administrator oświadcza, że upoważnia określoną osobę czy też określony podmiot do przetwarzania tych danych osobowych, tyle że musi wskazać, w jakim zakresie. Czyli na przykład upoważnia do przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresów mailowych w zakresie przesyłania newslettera do osób występujących w bazie mailowej, którą posiada określony podmiot. Jeżeli chodzi o same zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych, to musimy na początku zdefiniować sobie sam proces przetwarzania danych osobowych. Sam proces przetwarzania danych osobowych oznacza operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach tych danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Oznacza to, że tak naprawdę procesem przetwarzania danych osobowych są wszelkie czynności, jakie dokonujemy na danych osobowych. Nieważne, czy będziemy dokonywali tych czynności za pośrednictwem komputera bądź też określonego programu, na przykład Excel, Word, czy też będzie to przetwarzanie ręczne w postaci przechowywania dokumentów. I tutaj jako przykłady przetwarzania danych osobowych mogę wskazać samo przeglądanie. Czyli jeżeli będziemy wchodzili na dysk twardy, który zawiera rekordy z
adresami mailowymi, numerami telefonów do określonych osób, to automatycznie będziemy przetwarzali dane osobowe. Co więcej, jeżeli będziemy zmieniali te rekordy, wprowadzali jakieś poprawki, modyfikowali je, tak samo będziemy dokonywali procesu przetwarzania danych osobowych. Także warto zapamiętać sobie, że tak naprawdę procesem przetwarzania danych osobowych jest każde działanie, jakiego dokonujemy na tych danych osobowych. Same zasady stanowią tak naprawdę taką podstawę zabezpieczenia naszych organizacji w sytuacji, kiedy chcemy być w pełni zgodni z przepisami unijnego rozporządzenia. Te zasady tak naprawdę stanowią pewnego rodzaju wytyczne, które powinniśmy zrealizować i o których powinniśmy zawsze pamiętać, przetwarzając dane osobowe. Kiedy będziemy tak naprawdę realizowali w pełni te zasady, to w 90% tak naprawdę możemy poszczycić się tym, że zabezpieczyliśmy naszą organizację pod kątem wdrożenia RODO. Tych głównych zasad jest 7 i pozwolę sobie pokrótce opisać je i pokazać, co jest tak naprawdę najważniejsze w każdej z tych zasad. Pierwszą zasadą jest zasada zgodności z prawem. Wskazuje ona nam, że przetwarzanie danych osobowych musi być zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste. Co to oznacza? Tak naprawdę ta zasada składa się z trzech przesłanek. Legalności, wskazującej nam, że za każdym razem, jeżeli chcemy przetwarzać określone dane osobowe, musimy mieć ku temu podstawę. Ta podstawa może wynikać wprost z unijnego rozporządzenia, czyli to może być zgoda osoby, której dane dotyczą, może to być prawnie uzasadniony interes administratora, bądź też obowiązek prawny ciążący na administratorze, bądź też może to być obowiązek wynikający z przepisów krajowych. I tutaj w przepisach krajowych mamy wszelkiego rodzaju przepisy dotyczące przekazywania dokumentacji finansowej z zakresu prawa pracy, bądź też marketingu bezpośredniego, czyli tutaj będzie ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, między innymi. Jeżeli chodzi o przesłankę rzetelności, to za każdym razem, jak przetwarzamy te dane osobowe, to zobowiązujemy się do przetwarzać je w określonym celu, co oznacza, że jeżeli pobieramy dane osobowe w celu kontaktu z określoną osobą, czy też w celu przesyłania marketingu bezpośredniego, to nie możemy tych danych wykorzystywać w innym celu, na przykład w celu prowadzenia rekrutacji, bądź też udostępniania wizerunku tych osób na naszych fanpage'ach, bądź też plakatach promocyjnych. Ostatnią przesłanką jest zasada przejrzystości, która wskazuje nam, że to przetwarzanie danych osobowych musi być zawsze czytelne i zrozumiałe dla osoby, której dane przetwarzamy. I tutaj ona najczęściej będzie realizowana poprzez przeróżne klauzule informacyjne, w których będziemy wskazywali podstawy przetwarzania danych osobowych, cel, okres, jak również to, do jakich podmiotów te dane będziemy przekazywali. O samych klauzulach informacyjnych porozmawiamy również w późniejszej części dzisiejszego szkolenia. Warto tutaj również zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy pobierali samą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to taka zgoda powinna również zostać spisana prostym językiem, a nie językiem prawniczym skomplikowanym w taki sposób, aby osoba, od której będziemy pozyskiwali tą zgodę, nie była w stanie jej zrozumieć. Zasada celowości tak naprawdę nawiązuje tutaj do poprzednich zasad i wskazuje nam, że te dane, które zbieramy, muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Ta zasada najczęściej jest również realizowana poprzez wszelkiego rodzaju informacje w klauzulach informacyjnych, czyli przedstawiamy klauzulę informacyjną, w której wskazujemy, że pobieramy dane osobowe, bądź też będziemy je przetwarzali w celu prowadzenia rekrutacji. Zobowiązaliśmy się właśnie do przetwarzania tych danych osobowych w zakresie prowadzenia tego procesu rekrutacji i właśnie w związku z tym procesem rekrutacji możemy je tylko i wyłącznie wykorzystywać. Więc na tym będzie polegała tak naprawdę realizacja zasady celowości. Zasada minimalizacji jest to jedna z zasad, które są najczęściej łamane przez osoby, które przetwarzają dane osobowe. Wskazuje nam ona, że przetwarzane dane, czy też gromadzone przez nas dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których te dane przetwarzamy. Oznacza to, że jeżeli pobieramy dane osobowe w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego,
to jak najbardziej możemy pobierać dane jak imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu. Natomiast nie możemy już tutaj pobierać tak naprawdę danych, które by wykraczały poza to. Na przykład wizerunek danej osoby, dane biometryczne, dane zdrowotne, bądź też różnego rodzaju preferencje, ze względu na to, że tutaj naszym nadrzędnym celem jest wysłanie tego marketingu, a nie pozyskanie informacji związanych na przykład ze zdrowotnością określonej osoby. I tutaj, aby zrealizować zadanie, zasadę minimalizacji, za każdym razem musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim celu chcemy przetwarzać te dane osobowe, a następnie pomyśleć, jakie dokładnie kategorie danych osobowych będziemy potrzebować. Czy to będzie imię i nazwisko, czy może będziemy potrzebowali numer telefonu, numer PESEL, bądź też inne dane osobowe. Zasada prawidłowości wskazuje nam, że wszelkiego rodzaju dane, które przetwarzamy, muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Zasada prawidłowości tak naprawdę nakłada na administratora obowiązek ciągłego monitorowania, czy przetwarzane dane osobowe są prawidłowe. Oznacza to, że jako administrator co jakiś czas powinniśmy przeglądać nasze bazy danych osobowych i stwierdzić, czy rekordy, które posiadamy, na przykład adresy mailowe, są prawidłowe. Jeżeli one będą nieprawidłowe bądź też nieaktualne, powinniśmy podjąć działania zmierzające do uaktualnienia ich, a jeżeli nie będziemy w stanie, to do usunięcia. I tutaj właśnie takim przykładem naruszenia tej zasady prawidłowości może być sytuacja, w której mamy bazę mailingową, wysyłamy przeróżnego rodzaju maile do sympatyków, marketing bezpośredni i tak dalej. Natomiast część z tych maili nam wraca ze względu na to, że są podane błędne adresy. W takiej sytuacji właśnie musimy te adresy uaktualnić, bądź też usunąć, jeżeli nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Zasada ograniczenia czasowego, inaczej zasada retencji, ona nam wskazuje, że te dane osobowe, które przetwarzamy, musimy przechowywać w formie umożliwiającej identyfikację osoby przez okres, który nie jest dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Zasada ta najczęściej jest realizowana tak samo poprzez klauzule informacyjne, w których wskazujemy, że pobieramy dane osobowe, na przykład w zakresie przeprowadzenia procesu rekrutacji na określone stanowisko i tutaj wskazujemy, czy to jest proces dotyczący tylko i wyłącznie, czy to jest tylko i wyłącznie jednorazowy proces, a więc będziemy przechowywali te dane osobowe w czasie prowadzonej rekrutacji, czy też na przykład będziemy przetwarzali te dane osobowe w następnych rekrutacjach, w związku z czym ten okres przechowywania danych osobowych będzie o wiele dłuższy. I tutaj co do zasady powinno się wskazywać właśnie w tych klauzulach informacyjnych, przez jaki okres czasu będziemy przechowywali dane osobowe. Niektórzy uważają, że takim bezpiecznym sposobem jest wskazywanie na przykład okresu 3-letniego, bądź też wskazywanie okresu bezterminowego, co pozwala nam tak naprawdę te dane przetwarzać przez bardzo, bardzo długi okres czasu. Przy czym jeżeli wskażemy bezterminowo, to organ kontrolny tutaj może zakwestionować podstawę właśnie tutaj tej zasady retencji. Zasada bezpieczeństwa, a następnie zasada rozliczalności, są to dwie zasady, które tak naprawdę odnoszą się bezpośrednio tutaj do obowiązków ciążących na administratorze, czyli na tym podmiocie, który decyduje o celach oraz sposobach przetwarzania danych osobowych. I zasada bezpieczeństwa wskazuje nam, że to przetwarzanie danych osobowych musi być odpowiednio bezpieczne, tak? Powinniśmy zapewnić pewne procedury bezpieczeństwa, pewne mechanizmy, dzięki którym będziemy mogli bezpiecznie przetwarzać te dane osobowe. Warte podkreślenia jest to, że unijne rozporządzenie wprowadziło pewne nowum w odniesieniu do starej ustawy o ochronie danych osobowych, w której tak naprawdę to Urząd Ochrony Danych Osobowych na nas narzucał określone sposoby wprowadzenia zasad bezpieczeństwa. Natomiast unijne rozporządzenie podchodzi do bezpieczeństwa na zasadzie ryzyka. Oznacza to, że unijny ustawodawca wyszedł z założenia, że my jako administrator
wiemy najlepiej, jakie dane przetwarzamy, w jakim celu przetwarzamy te dane osobowe, przez jaki okres czasu, jakie również występują zagrożenia pod kątem wystąpienia incydentu bezpieczeństwa, w związku z czym to my będziemy wiedzieli najlepiej, jakie środki dobrać, które będą adekwatne i odpowiednie dla bezpieczeństwa tych danych osobowych. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie informacji, to będziemy mówili, że składa się ono z trzech cech: poufności, integralności oraz dostępności. Poufność polega na tym, że do informacji nie mają dostępu osoby nieupoważnione. Czyli tutaj tak naprawdę osoby, które nie zostały upoważnione na podstawie odpowiedniego dokumentu, bądź też osoby, które nie są stroną umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Co do zasady, właśnie ta zasada bezpieczeństwa w zakresie poufności jest realizowana poprzez stworzenie rejestru podmiotów przetwarzających. Jest to dość prosty dokument, który nam wskazuje wprost, jakie występują w naszych organizacjach podmioty przetwarzające dane osobowe, na jakiej podstawie przetwarzają te dane osobowe oraz w jakim zakresie. I tutaj właśnie realizując tą zasadę poufności, tylko i wyłącznie te osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania tych danych osobowych, powinny mieć dostęp do tych naszych rekordów. I zapewnienie tego dostępu może również być na zasadzie szyfrowania bądź też zamykania na klucz dokumentów. I to polega na tym, że dostęp do danej szafki z dokumentami bądź też pliku będą miały osoby, które będą znały hasło bądź też będą posiadały klucz. Integralność polega zaś na tym, że dane nie zostaną zmienione w sposób nieupoważniony czy też zniszczony. Co do zasady, takie same procedury bezpieczeństwa będziemy wprowadzali jak powyżej, przy czym tutaj bronimy przede wszystkim, chronimy te dane osobowe przed tym, aby ktoś nie wszedł do naszego zbioru danych osobowych i bez upoważnienia je zmienił. To znaczy, jeżeli mamy księgowość i księgowość przetwarza dane dotyczące finansów i tak dalej, to w takiej sytuacji te dane powinna przetwarzać księgowość, a nie zwykli pracownicy, którzy mogliby na przykład pomylić numery kont, numery PESEL bądź też dowodów osobistych osób, których dane są przetwarzane. Ostatnim aspektem tej zasady bezpieczeństwa jest dostępność i tutaj po raz kolejny wracamy do tego, że te dane powinny być dostępne tylko osobom upoważnionym. Czyli wracając do tego, co przed chwilą mówiliśmy. Prowadzenie rejestru podmiotów przetwarzających, szyfrowanie plików, wprowadzanie haseł bądź też przeróżnego rodzaju kluczy czy też szuflad, szaf, w których będziemy chowali dokumenty. Dzień dobry, tak, prezentacja zostanie później udostępniona, tak samo jak nagranie z webinaru. Ostatnia zasada, zasada rozliczalności, wskazuje nam, że to administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów unijnego rozporządzenia i co ważne, musi być w stanie wykazać to przestrzeganie. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to tutaj właśnie my jako administrator będziemy decydowali się, co według nas jest adekwatne, jaki sposób jest adekwatny do ochrony tych danych osobowych, jakie powinniśmy zastosować procedury bezpieczeństwa. Co jest ważne, inne procedury bezpieczeństwa będą stosowane do małego przedsiębiorstwa, do dużej fundacji czy też wielomilionowej korporacji. I za każdym razem tutaj właśnie ten nasz administrator będzie musiał zastanowić się, jakie środki powinien wprowadzić, aby zabezpieczyć właśnie te dane osobowe. Jako taką podstawę wskazuje się, że każdy podmiot powinien ustanowić politykę ochrony danych osobowych. Jest to taki kompleksowy dokument, który wskazuje nam wszelkiego rodzaju procedury związane z ochroną danych osobowych w danym podmiocie, wzory dokumentów, czy na przykład upoważnień, umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, procedur związanych z sytuacją, w której dojdzie do naruszenia danych osobowych, jak się powinniśmy zachować. Tutaj warto wskazać, że w sytuacji, w której dojdzie do naruszenia danych osobowych, powinniśmy w ciągu 72 godzin powiadomić o tym prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przeanalizować to naruszenie. Jeżeli nam wyjdzie, że
to naruszenie będzie prowadziło do dalszych naruszeń praw i obowiązków osoby, której dane zostały naruszone, tak samo powinniśmy tą osobę poinformować o tym naruszeniu. Powinniśmy również tutaj jako podstawę wskazuje się przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych osobowych. Jest to pewnego rodzaju proces polegający na przeprowadzeniu analizy ryzyka. Oznacza to, że wskazujemy w dokumencie, jakie dane przetwarzamy, w jakim zakresie, co może pójść nie tak, to znaczy, jakie mogą wystąpić incydenty bezpieczeństwa, na przykład tutaj może być atak hakerski, i następnie wskazujemy, jakie działania podjęliśmy, aby zminimalizować to ryzyko. Czyli na przykład zostało zainstalowane oprogramowanie antywirusowe, zmieniane są hasła co miesiąc bądź też co dwa i tak dalej, i tak dalej. I na samym końcu dokonujemy oceny tego ryzyka, czy ono jest duże, czy też małe. Jeżeli to ryzyko będzie duże, to tutaj mamy obowiązek poinformować o tym organ nadzorczy. No i dwie ostatnie rzeczy to jest ustanowienie rejestru czynności przetwarzania i rejestru podmiotów przetwarzających. O rejestrze podmiotów przetwarzających już rozmawialiśmy, natomiast rejestr czynności przetwarzania jest to analogiczny dokument, w którym wskazujemy, jakie czynności są dokonywane i jakie podmioty też ich będą dokonywały i czy posiadają ku temu odpowiednie upoważnienia. Jeżeli chodzi o same podstawy przetwarzania danych osobowych, to unijne rozporządzenie w artykule 6 wskazuje nam 6 takich zasadniczych podstaw i za każdym razem, jeżeli będziemy chcieli przetwarzać dane osobowe, będziemy musieli wylegitymować się jedną z tych podstaw. I tutaj będzie to zgoda osoby, której dane dotyczą. Jest to tak naprawdę najczęściej stosowana przesłanka w zakresie możliwości przetwarzania danych osobowych. Czynności niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ochrona żywotnych interesów, czynności niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej. Ja teraz pozwolę sobie scharakteryzować tylko część z tych podstaw przetwarzania danych osobowych, które w mojej ocenie są tak naprawdę najbardziej adekwatne i najczęściej wykorzystywane przez przeróżnego rodzaju organizacje trzeciego sektora. Sama zgoda na przetwarzanie danych osobowych wydawałoby się, że jest dość prostym i zrozumiałym mechanizmem, natomiast charakteryzuje się ona pewną złożonością. Taka zgoda, aby była skuteczna, powinna charakteryzować się kilkoma cechami. Przede wszystkim powinna być dobrowolna, co oznacza, że nie możemy nigdy wywierać presji oraz tak naprawdę wymuszać zgody na przetwarzanie danych osobowych. Taka zgoda powinna być konkretna, co oznacza, że powinniśmy precyzyjnie wskazać właśnie ten cel przetwarzania danych osobowych, kategorie danych osobowych, jakie są przetwarzane, kto będzie miał do tych danych dostęp i tak dalej, i tak dalej. I tutaj ta konkretność najczęściej będzie realizowana poprzez wspomnianą przeze mnie już klauzulę informacyjną. Następnie świadomość. Świadomość tak samo się łączy z tą klauzulą informacyjną, ze względu na to, że osoba, której dane osobowe będą przetwarzane, musi posiadać wszelkie informacje, które będą umożliwiały jej podjęcie takiej świadomej decyzji. Co więcej, te informacje powinny zostać podane w sposób przystępny, zrozumiały. Nie powinien być to skomplikowany język, bądź też język prawniczy, który jest dla większości społeczeństwa zbyt sformalizowany, aby tak naprawdę go przełknąć. I tak samo tutaj ta przesłanka świadomości będzie realizowana poprzez klauzulę informacyjną. I tutaj jako ostatnią przesłankę możemy wskazać, że jest to jednoznaczność, co oznacza, że wyrażenie zgody powinno być jednoznaczne. Ta zgoda nie może być dorozumiana. Jednoznaczność zazwyczaj będzie charakteryzowała się tym, że jako administrator za każdym razem będziemy w stanie wykazać, że właśnie posiadamy taką zgodę, że ta zgoda została nam udzielona. I tak naprawdę przyjmuje się, że udzielenie zgody może być w dowolnej formie,
byleby spełniało te cztery przesłanki, o których rozmawialiśmy. I tak naprawdę nic się nie będzie działo z tym, jeżeli nie będziemy mieli tej zgody utrwalonej, do momentu, w którym organ kontrolny nie będzie przeprowadzał procedury kontrolnej i na przykład wykaże nam wskazać, czemu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe określonych osób, bądź też w sytuacji, w której określona osoba wystąpi do administratora z prawem do udzielenia informacji, w którym administrator będzie musiał jasno wskazać, na jakiej podstawie te dane przetwarza, od kiedy i w jaki sposób została wyrażona ta zgoda. Sam sposób udzielenia zgody może być dobrowolny. I tutaj podaje się, że taką zgodą może być zaznaczenie checkboxa, wybór ustawień technicznych, przesłanie maila, w którym wyrażamy taką zgodę, bądź też skanu ze zgodą, nagranie oświadczenia na telefonie. Tak naprawdę mamy tutaj bardzo dużo różnych sposobów, które muszą spełnić poprzednie przesłanki, o których rozmawialiśmy, i jako administrator powinniśmy być w stanie wylegitymować się tą zgodą, jeżeli wystąpi taka konieczność. Taką kwestią dość nieoczywistą jest również zgoda na przetwarzanie danych osobowych nieletnich. I tutaj wskazuje się, że w przypadku przetwarzania danych osobowych dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia w ramach społeczeństwa informacyjnego, czyli tutaj mamy przeróżnego rodzaju działania związane z aplikacjami czy też za pośrednictwem internetu, aby zgoda była skuteczna takiej osoby, musimy pozyskać również zgodę od jej opiekuna prawnego. O tym warto pamiętać, bo dużo osób nawet nie wie, że taki obowiązek istnieje. Tutaj odpowiadając na pytanie od pani Ewy. Pani Ewo, tutaj pytania będziemy, na pytania pozwolę sobie odpowiedzieć za 15 minut, takie bardziej skomplikowane, więc proszę uzbroić się w cierpliwość. Natomiast czy za udział w webinarze będą wystawiane zaświadczenia? Tak, będą wystawiane z tego, co mi wiadomo. Jeżeli chodzi o podstawę, którą jest czynność niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy, to tutaj tą przesłankę będziemy musieli podzielić na dwie części. Na samo zawarcie umowy, czyli sam proces zmierzający do zawarcia umowy. Oznacza to, że jeżeli prowadzimy negocjacje z określonym podmiotem, zwracamy się do określonego podmiotu z zapytaniem, czy świadczy taką usługę, że chcemy zawrzeć z nim umowę, nie musimy tutaj posiadać żadnej innej zgody, na przykład pisemnej, na przetwarzanie tych danych osobowych. Tutaj ta zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika właśnie z tego unijnego rozporządzenia i jest ona związana z tym procesem związanym z zawieraniem samej umowy. Natomiast jeżeli już zawrzemy tą umowę, to tak samo te dane osobowe w zakresie tej umowy, czy na przykład dane kontaktowe do osób wskazanych w umowie, bądź też inne dane, które zostały w niej ujawnione, będziemy mogli wykorzystywać, przepraszam, będziemy mogli wykorzystywać w ramach realizacji tej umowy. Natomiast jeżeli ta umowa ulegnie zakończeniu bądź też rozwiązaniu, to wtedy ulegnie nam zmianie również przesłanka. Tą przesłanką nie będzie już tutaj wykonanie umowy, a prawnie uzasadniony interes administratora, który będzie polegał na tym, że tym interesem administratora będzie dochodzenie przeróżnego rodzaju odszkodowań czy też roszczeń wobec podmiotu, którego dane osobowe będą przetwarzane. Także warto zapamiętać tą przesłankę, ponieważ będziemy ją stosowali w procesach związanych z negocjowaniem oraz zawieraniem umów, a następnie z realizacją tej umowy. Czyli na tej podstawie również przekazujemy dane do księgowości. Obowiązek wynikający z przepisów prawa. Tak naprawdę jest to przesłanka, która odnosi się do prawodawstwa polskiego. I tutaj jeżeli polski ustawodawca w odrębnych przepisach wskaże nam obowiązek przekazania danych osobowych, to w takiej sytuacji będziemy zobowiązani do przekazania tych danych osobowych.
Jako tutaj podstawę możemy wskazać, że takim obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa są wszelkiego rodzaju obowiązki wynikające z przesyłania danych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją umów. Prawnie uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej jest to rzadko wykorzystywana przesłanka przez przeróżnego rodzaju podmioty, natomiast jest ona dość ciekawa i daje dużo możliwości tak naprawdę działania w przeróżnym zakresie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej przesłanki, to będziemy mogli z niej skorzystać w sytuacji, kiedy to przetwarzanie jest niezbędne do realizacji konkretnego celu, który jest prawnie uzasadniony dla administratora. Czy to może być, tak jak wspomniałem przed chwilą, dochodzenie określonych roszczeń w związku z realizacją umowy. Może to być również przesyłanie marketingu bezpośredniego. Może to być przesyłanie informacji związanych z posiedzeniami władz organizacji. Przy czym warto tutaj zaznaczyć również, że te interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mogą być w danym przypadku nadrzędne wobec interesu tego podmiotu. Czyli za każdym razem musimy sobie odpowiedzieć, czy jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie tej przesłanki, to czy nie naruszamy podstawowych praw osoby, której dane będziemy przetwarzali. I tutaj warto zaznaczyć sytuację, że ten prawnie uzasadniony interes nie odnosi się de facto do przepisów prawa, tylko po prostu jest to interes, który musimy być w stanie wykazać. Przechodząc już do ostatniego panelu tej części szkolenia, scharakteryzujemy sobie obowiązki, jakie ciążą na administratorze. Tak jak już wspomniałem, administrator jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek wdrożenia RODO, przestrzegania go oraz doboru wszelkiego rodzaju procedur i mechanizmów odnośnie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych. Konsekwencją tego wszystkiego jest to, że jeżeli dojdzie do naruszenia danych osobowych, nawet z winy podmiotu przetwarzającego, to pełną odpowiedzialność zawsze będzie ponosił administrator, czyli my jako organizacja, natomiast podmiot przetwarzający dane osobowe będzie mógł zostać przez nas dopiero pozwany, bądź też ta odpowiedzialność może być egzekwowana na podstawie umowy, którą zawarliśmy z tym podmiotem, czyli umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dlatego wskazuje się, że jeżeli sam proces powierzenia przetwarzania danych osobowych ma być skomplikowany, dotyczyć wielu setek, a nawet tysięcy rekordów, to w takiej sytuacji o wiele bezpieczniej jest zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która będzie właśnie nam regulowała kwestie chociażby odpowiedzialności czy też zobowiązań tego naszego administratora. Tutaj pytanie, po co tyle papierogi i gdzie ekologia się podziała? Tak naprawdę te dokumenty wszystkie związane z ochroną danych osobowych nie musimy zamieszczać na papierze. One mogą zostać sporządzone w postaci elektronicznej. Co więcej, jeżeli prowadzimy określone rejestry podmiotów przetwarzających dane osobowe, czy też rejestry czynności przetwarzania danych osobowych, o wiele łatwiej takie rejestry sprowadzić komputerowo. Tak samo wszelkiego rodzaju analizy ryzyka, z uwagi na to, że szybciej możemy to modyfikować. Jeżeli chodzi o same podstawowe prawa jednostki, to tutaj unijny ustawodawca nakłada na administratora pewne działania, które muszą zostać zrealizowane. Są to pewne też prawa, które zostały przyznane osobom, których dane osobowe są przetwarzane. I te osoby, których dane osobowe są przetwarzane, będą mogły wystąpić zawsze o realizację tych praw. Więc zostały uregulowane w artykule od 12 do 20. pierwszego RODO. Taką najważniejszym prawem jest prawo do informacji. Tutaj to prawo do informacji musimy realizować w sytuacji, w której zbieramy dane bezpośrednio od określonej osoby.
kiedy te dane zbieramy z innych źródeł, czyli na przykład pozyskujemy od zewnętrznego podmiotu, bądź też kupujemy bazy danych osobowych, bądź też w wykonaniu żądania dostępu do danych. I takie wykonanie żądania dostępu do danych jest to po prostu zapytanie, które osoba, której dane osobowe są przetwarzane, wysyła do nas jako do administratora i my musimy odpowiedzieć na to w terminie do 30 dni. Zazwyczaj takie prawo żądania dostępu do informacji polega na tym, że osoba, której dane są przetwarzane, zwraca się do nas, abyśmy wskazali, kiedy, w jaki sposób ta osoba udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych i my musimy być tutaj w stanie wykazać, na jakiej podstawie przetwarzamy te dane osobowe oraz kiedy i w jakiej formie ta zgoda została udzielona. Klauzula informacyjna jest to tak naprawdę podstawowy dokument związany z ochroną danych osobowych. Jej treść tak naprawdę w zależności od tego, czy pobieramy dane osobowe bezpośrednio od osoby zainteresowanej, czy też od osoby, czy też z innego źródła, będzie uzależniona od artykułu 13 i 14 unijnego rozporządzenia. Następnie, w tej klauzuli informacyjnej na podstawie artykułu 13, czyli jeżeli pozyskujemy informacje bezpośrednio od, jeżeli pozyskujemy te informacje bezpośrednio od osoby, które, od której zgodę pozyskujemy, to w takiej sytuacji powinniśmy wskazać dane organizacji oraz dane kontaktowe do naszej organizacji, czyli podajemy na przykład Fundacja X zarejestrowana w mieście Y, numer KRS plus dane kontaktowe do osób, które odpowiadają za ochronę danych osobowych, czy też osób, z którymi możemy się skontaktować w celu realizacji tych naszych praw. Jeżeli chodzi następnie, musimy wskazać dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych, jeżeli takiego powołaliśmy. Wskazujemy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla każdego celu. Czyli jeżeli pobieramy dane osobowe w trzech celach, to za każdym razem musimy w takiej klauzuli informacyjnej wskazać, że na podstawie zgody przetwarzamy dane osobowe w zakresie kontaktu. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzamy dane osobowe z monitoringu wizyjnego, w zakres, w który wchodzi na przykład wizerunek. I na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przetwarzamy dane osobowe w zakresie przesyłania marketingu bezpośredniego. Następnie wskazujemy informacje o odbiorcach danych osobowych i kategoriach tych odbiorców. Co znaczy, że wskazujemy, do kogo te dane będą przekazywane. Czy będziemy je przekazywali do księgowości, do prawników, do IT i tak dalej, i tak dalej. Następnie, czy zamierzamy przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego, czyli państwa, które nie wchodzi w skład Unii Europejskiej. Wskazujemy okres przechowywania danych osobowych. Tutaj widzę, szanowni państwo, że pojawiają się pytania. Ja na nie pozwolę sobie odpowiedzieć za chwilkę. Jak skończymy tą część, wtedy zbierzemy te wszystkie pytania, które zostały zadane i zbiorczo na nie odpowiem. Następnie w tej naszej klauzuli informacyjnej musimy wskazać tak naprawdę podstawowe prawa, jakie przysługują tej osobie. Czyli te, o których rozmawiam, prawo żądania informacji, prawo usunięcia danych, prawo do sprzeciwu i tak dalej. Następnie, czy pobieranie tych danych osobowych i ich przetwarzanie jest wymogiem ustawowym oraz informacje o tym, czy występuje zautomatyzowanie, podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, czyli czy wykorzystujemy sztuczną inteligencję, czy też różnego rodzaju programy, na podstawie których dokonujemy procesów przetwarzania danych osobowych. Prawo dostępu do danych osobowych, tak jak wspomniałem, polega na tym, że osoba, której dane przetwarzamy, może w każdej chwili wystąpić do nas z takim żądaniem i nie później niż w ciągu miesiąca, czyli to się przyjmuje 30 dni, powinniśmy takiej osobie odpowiedzieć i następnie taka osoba może na przykład skorzystać z prawa do bycia zapomnianym. I prawo do bycia zapomnianym polega na tym, że jeżeli dane przetwarzamy, jeżeli te dane zostały zebrane z naruszeniem ustawy, bądź też są już zbędne do realizacji określonego celu, no to musimy je usunąć. Taka osoba, której dane będą przetwarzane w takiej sytuacji, może od nas żądać ich usunięcia,
Natomiast jeżeli przekazaliśmy te dane innym podmiotom, na przykład organizacjom, z którymi współpracujemy, księgowości i tak dalej, to powinniśmy przekazać tą informację również do tych podmiotów i wskazać im, aby te dane zostały usunięte. Samo prawo do bycia zapomnianym nie może być zawsze stosowane. I tutaj są pewne wyjątki, w których osoba, która żąda skorzystania z tego prawa, nie będzie miała możliwości. I tutaj wskazuję przede wszystkim prawo do wolności wypowiedzi informacji, wywiązanie się z obowiązku prawnego, czy też cele archiwalne w interesie publicznym, badania naukowe lub też historyczne. Prawo do sprzeciwu zaś odnosi się do sytuacji, w której przetwarzamy dane osobowe na podstawie tej przesłanki zwanej prawnie uzasadnionym interesem administratora. I tutaj w takiej sytuacji osoba, której dane będziemy przetwarzali, może do nas wystąpić z takim sprzeciwem, sprzeciwić się temu, że przetwarzamy jej dane osobowe i my będziemy musieli ten sprzeciw rozpatrzyć. To znaczy, albo stwierdzamy, że ten nasz prawnie uzasadniony interes występuje, w związku z czym dalej będziemy przetwarzali te dane osobowe, bądź też, jeżeli ten prawnie uzasadniony interes nas jako administratora już tutaj nie występuje, to powinniśmy usunąć takie dane osobowe i poinformować o tym osobę. Przyjmuje się, że dokonanie takiego sprzeciwu może nastąpić w dowolnej formie. Tak samo prawo żądania do informacji może nastąpić w dowolnej formie, przy czym jednak wskazuje się, aby mimo wszystko było one udokumentowane, abyśmy mieli pewną podkładkę, pewien dokument, można nawet tak rzec, na podstawie którego będziemy odpowiadali na te zapytania. Jeżeli chodzi o samo wdrożenie RODO, to przede wszystkim jako administratorzy powinniśmy się zastanowić, czy w ogóle przetwarzamy dane osobowe, jakie dane osobowe są przez nas przetwarzane, w jakim celu, czy posiadamy odpowiednie podstawy. Następnie powinniśmy zweryfikować wszystkie, czy spełniamy wszystkie zasady i obowiązki i przeprowadzić pewne weryfikacje procesów i zabezpieczeń. To znaczy powinniśmy właśnie stworzyć te dokumenty, o których rozmawialiśmy, czyli polityka bezpieczeństwa. Następnie mamy ocenę skutków dla ochrony danych osobowych, rejestry przetwarzania i podmiotów przetwarzających, tak samo klauzule informacyjne. I tak naprawdę, kiedy mamy już to wszystko przygotowane, mamy wdrożone te zabezpieczenia, to cały czas powinniśmy monitorować nasze organizacje, czy te dane, które przetwarzamy, czy przetwarzamy je właśnie w sposób prawidłowy, w sposób zgodny z prawem. Ja, szanowni państwo, również polecam zapoznać się z e-poradnikiem RODO dla NGO. Jest on opublikowany na stronie Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej Polskiej. Można go pobrać za darmo. Jest to właśnie taki kompleksowy dokument, który pozwala nam zapoznać się z tymi podstawowymi obowiązkami oraz takimi podstawowymi informacjami z zakresu ochrony danych osobowych oraz zawiera na końcu wzory dokumentów, które można wykorzystać, z których można korzystać jak najbardziej. Ja, szanowni państwo, dziękuję bardzo za uwagę w tym segmencie naszego dzisiejszego spotkania. Pozwolę sobie teraz opublikować ankietę i poprosić państwa o jej wypełnienie. Natomiast ja w tym czasie zbiorę pytania i za chwilę postaram się na nie odpowiedzieć.
Szanowni Państwo, witam ponownie. A teraz pozwolę sobie odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytania. Tylko tutaj. Okej. Okej, tutaj pierwsze pytanie od Pani Ew. Czy osoby biorące udział w realizacji projektu i mają wgląd do umów z osobą fizyczną, na przykład dlatego, że przygotowują sprawozdanie finansowe, powinna być osobą upoważnioną do przetwarzania danych osobowych, czy powinna być powiadomiona o tym osoba, z którą podpisano umowę, czy powinna ona wyrazić zgodę? Tutaj odpowiadając na to pytanie, co do zasady taka osoba nie powinna zostać poinformowana, której dane, znaczy inaczej może. Tutaj podstawą przetwarzania danych osobowych będzie najczęściej wykonywanie umowy przez osobę, która będzie przygotowywała sprawozdanie finansowe. Natomiast jeżeli takiej umowy nie będzie, to wtedy faktycznie powinniśmy upoważnić taką osobę o tym, że będzie przetwarzała te dane osobowe w zakresie właśnie niezbędnym do zrealizowania sprawozdania finansowego. Natomiast samo poinformowanie osób, z którymi podpisaliśmy umowę, to co do zasady nie ma takiego obowiązku, natomiast może on nastąpić poprzez klauzulę informacyjną, którą opublikujemy, w której wskażemy, że osobami, które będą miały dostęp do danych osobowych naszych, na przykład w związku z realizacją określonego projektu, będą osoby zatrudnione w tymże podmiocie. Pytanie od pana Krystiana. A co jak dane osobowe są gromadzone i przetwarzane za granicą? Jeżeli są gromadzone i przetwarzane na terenie Unii Europejskiej, to w takiej sytuacji wszelkie obostrzenia, wszelkie przepisy wynikające z unijnego rozporządzenia będą się odnosiły, jest obowiązek ich stosowania, ze względu na to, że to nasze unijne rozporządzenie miało na celu ujednolicenie, zunifikowanie całego prawa ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Natomiast jeżeli te dane osobowe są przetwarzane za granicą, na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to tutaj pojawiają się problemy. I tutaj takim najdalej idącym problemem jest przetwarzanie tych danych osobowych chociażby przez Facebooka. I tutaj mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Schrems, które odnosi się właśnie do tej kwestii przetwarzania za granicą. I tutaj, szczerze powiedziawszy, musimy poczekać, jak to się rozwinie. Chodzą nawet głosy, że Facebook będzie chciał zrezygnować na przykład ze świadczenia usług na terenie Unii Europejskiej. Pytanie od pani Lidii. Kto może być inspektorem ochrony danych osobowych czy prezes fundacji? Co do zasady, inspektorem ochrony danych osobowych może być każda osoba, natomiast powinna być to osoba posiadająca wiedzę z zakresu prawa i ochrony danych osobowych, aby mogła jak najpełniej realizować właśnie tą swoją funkcję i wspomagać administratora danych osobowych, ze względu na to, że administrator wtedy część swoich obowiązków będzie cedował na tego JODA, czyli inspektora ochrony danych osobowych. I odpowiadając, czy może być to prezes fundacji, tak, jak najbardziej może być to prezes fundacji, może być to również pracownik. Odpowiadając na pytanie pani Anety, kiedy kończy się odpowiedzialność JODA? To pytanie wcale nie jest takie proste, bo co do zasady, tak jak rozmawialiśmy, pełną odpowiedzialność z tytułu ochrony danych osobowych ponosi administrator. Inspektor ochrony danych osobowych może ponosić odpowiedzialność subsydiarną, tutaj pomocniczą, na takiej zasadzie, że ze względu na to, że nie zrealizował poprawnie swojej umowy, czyli nienależycie zrealizował ją, administrator danych osobowych może taką osobę pozwać, tutaj z tytułu naruszenia umowy, bądź też z deliktu. Jeżeli chodzi na przykład o to, jeżeli taki inspektor ochrony danych osobowych byłby pracownikiem, byłby zatrudniony na podstawie umowy o pracę, to ta sytuacja też się nam komplikuje, bo jeżeli on świadomie doprowadził na przykład do incydentu bezpieczeństwa, wtedy jego odpowiedzialność będzie nieograniczona pod kątem finansowym. Natomiast jeżeli nieświadomie doprowadził do tego incydentu bezpieczeństwa, to tutaj właśnie jego odpowiedzialność będzie do trzykrotności pensji
jaką pobiera w danym zakładzie pracy. Odpowiadając na pytanie pana Jakuba, jeśli mogę, to chciałbym zapytać, czy jeżeli nagrywamy z kimś jakiś film instruktażowy, tylko że tutaj sytuację mamy bardziej skomplikowaną, bo chodzi o lekarza i pacjenta, który miał operację i opowiada o swoim stanie zdrowia. Następnie pokazuje grupie ludzi to, czy wystarczy jego zgoda, nawet ustna, tyle że w razie co muszę potem jakoś wykazać, że ta osoba zgodziła się na publikację jej wizerunku, na przykład poprzez skontaktowanie się z nią, czy ze względu na dane wrażliwe jest inaczej. Co do zasady, tutaj mamy do czynienia z danymi osobowymi takimi jak wizerunek, imię, nazwisko najprawdopodobniej oraz dane medyczne, zdrowotne. Jeżeli chodzi o dane zdrowotne, to są to dane wrażliwe, dane sensytywne i tutaj co do zasady występuje zakaz ich przetwarzania. Natomiast jeżeli chcemy przetwarzać te dane osobowe, powinniśmy zwrócić się do artykułu 9 unijnego rozporządzenia. Tam mamy przesłanki, które nam pozwalają na przetwarzanie tych danych wrażliwych. Jedną z tych przesłanek jest zgoda osoby, której dane będą przetwarzane. Jeżeli taka zgoda w tej sytuacji została udzielona przez tą osobę, nawet ustnie, to jak najbardziej te dane mogą być przetwarzane i ta osoba może zostać ukazana. Natomiast tutaj musimy zawsze pamiętać, że jeżeli dojdzie do sytuacji, w której organ kontrolny będzie chciał zweryfikować, czy faktycznie ta zgoda była udzielona, to my będziemy musieli w jakiś sposób wykazać, że faktycznie ta osoba wyraziła tą zgodę. Co więcej, będziemy musieli wykazać, że ta zgoda spełnia wszystkie przesłanki, czyli była dobrowolna, świadoma, konkretna i tak dalej. Czyli tutaj jednak mimo wszystko ja bym bardziej opowiadał się za stanowiskiem, w którym jednak mimo wszystko pozyskiwać te zgody w formie pisemnej, bo później jest po prostu, bądź też w jakiejś innej formie, z którą możemy się później rozliczyć, wykazać ze względu na ciążące na nas obowiązki. Pytanie pana Michała. Jak pan ocenia zasadność tak restrykcyjnego podejścia do tematu ochrony danych osobowych w obiegu, podczas gdy RODO jako akt prawny ma zastosowanie tylko na terenie UE? NGO posiadające siedzibę poza rządzi są już innymi prawami. Jeżeli tutaj nie za bardzo rozumiem tą drugą część, natomiast w odniesieniu do tej pierwszej, jak oceniam zasadność tak restrykcyjnego podejścia? Wydaje mi się, że w porównaniu z tym, co było uprzednio, czyli jeżeli jak były rządy ustawy o ochronie danych osobowych 1997 roku, to jednak mimo wszystko te obowiązki były bardziej skomplikowane. To znaczy, w takiej sytuacji był na przykład obowiązek zgłaszania rejestru baz danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, teraz nie ma. Tak samo sam proces polegający na tym, że to my jako administrator będziemy decydowali o tym, jakie powinniśmy zastosować zabezpieczenia czy też mechanizmy, bardzo mocno uelastycznia nam to rozporządzenie unijne, w związku z czym w mojej ocenie jest lepiej niż było, natomiast dużo takich problemów wynika też z mitów, które powstały wokół RODO w Polsce, z uwagi na to, że jak był ten okres vacatio legis między 2016 a 2018 rokiem, to za granicą były różnego rodzaju szkolenia przeprowadzane, kampanie edukacyjne. Natomiast w Polsce dość mocno to było potraktowane po macoszemu, w związku z czym ludzie nie do końca też rozumieli same przepisy innego rozporządzenia, bo ono nie jest proste, jest bardzo sformalizowane. Sama preambuła tak naprawdę ma ponad 40 stron, z którą trzeba byłoby się zapoznać, żeby też zrozumieć to unijne rozporządzenie. Stąd też widzę ten problem. Natomiast chwileczkę. Aha, czy jeżeli, jak rozumiem tutaj ta druga część, czy jeżeli organizacja posiada siedzibę poza Unią Europejską,
to podlega już pod inne przepisy. Jeżeli posiada siedzibę poza Unią Europejską, ale dane, które przetwarza, pochodzą z terenu Unii Europejskiej, to wtedy ta organizacja musi również wdrożyć przepisy innego rozporządzenia. Pamiętam w 2018 roku, w maju, po 25, tam przez pierwsze 2-3 miesiące, dużo amerykańskich portali czy też gazet, jak się wchodziło poprzez przeglądarkę w Polsce, nie oferowały swoich usług i zamieszczały komunikat, że po prostu muszą wdrożyć pewne procedury bezpieczeństwa, które by te przepisy unijne realizowały. Pytanie pani Renaty. Czym zastąpić listę obecności na zajęciach, spotkaniach, które są objęte ochroną? Co do zasady, ja nie widzę konieczności zastępowania takich list, tak? Ponieważ w sytuacji, w której gromadzimy jakąś listę obecności podczas jakiegoś zajęć czy też szkoleń i poinformujemy osoby o przysługujących im prawach, kto będzie przetwarzał te dane osobowe i w jakim zakresie, to automatycznie realizujemy tą przesłankę dotyczącą klauzuli informacyjnej, a jeżeli taka osoba się nam podpisze, to tak naprawdę świadomie też wyraża tą zgodę na to, że bierze udział w tych zajęciach i że jej dane będą przetwarzane w tym zakresie. I czy ma pan wzór klauzuli RODO przy organizowaniu konkursów internetowych, na przykład na Facebooku? Tutaj odsyłam do e-poradnika. Tutaj nasz e-poradnik wskazuje nam klauzulę RODO, z których można korzystać. W mojej ocenie też bardzo fajnie jest opisana klauzula informacyjna. Niestety ja nie miałem możliwości dzisiaj jej ukazania na komputerze. Natomiast w tym e-poradniku jest fajnie rozpisana, bo jest wskazane, jakie dane, w jakich kategorii i co powinno być dokładnie wskazane w co powinno być dokładnie wskazane w konkretnym miejscu. Tutaj jeżeli chodzi o... Chwileczkę. Jakie zapisy stosować wobec małoletnich? To tutaj, tak jak wspomniałem, jeżeli te osoby nie ukończyły 16 roku życia i będziemy świadczyli im usługi społeczeństwa informacyjnego, to w takiej sytuacji powinniśmy pozyskać zgodę ich opiekunów prawnych. Czyli tutaj, jeżeli właśnie mamy osoby poniżej 16 roku życia, to trzeba właśnie pamiętać o tym obowiązku, że nie tylko zgoda takiej osoby jest wystarczająca, i to wynika z tego, że polski ustawodawca i w ogóle unijny ustawodawca przyjęli, że takie osoby nie są w pełni świadome swoich działań, w związku z czym te działania muszą być tutaj zaakceptowane przez najczęściej rodziców, którzy są opiekunami prawnymi. Także szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Zanim te pytania spłyną, to jeszcze sobie pozwolę tutaj wskazać jedną rzecz. Na szybko. Tak, ja chciałbym państwu również opowiedzieć o Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to związek stowarzyszeń, do którego przeróżne organizacje trzeciego sektora mają możliwość zapisać się. Przynależność właśnie do tej organizacji jest o tyle pomocna, ponieważ pozwala posiadać dostęp do tak naprawdę portalu aktywiusz.pl, który zawiera takie najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania całego trzeciego sektora, sektora organizacji pozarządowych. Są też zamieszczane wszelkiego rodzaju informacje o konkursach grantowych. Powstała bardzo ciekawa społeczność, która również chętnie pomaga, odpowiadając na przeróżne pytania. Jak również w zakresie tej ochrony danych osobowych, ja tutaj mogę wskazać, że właśnie Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej Polskiej
Z tego, co kojarzę, jest pierwszą organizacją pozarządową, która stworzyła kodeks dobrych praktyk dla tego sektora. Ten kodeks został przedstawiony prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do zaopiniowania i teraz będą prowadzone dalsze działania z tym związane. No i co jest też ciekawe, tutaj Konfederacja realizuje bardzo dużo konferencji regionalnych, w których można brać udział. Taką ostatnią, którą organizowaliśmy, byliśmy uczestnikiem tak naprawdę, to była konferencja, drugie forum samorządowe organizacji trzeciego sektora w Kielcach, jak również też na fanpage'u tej konfederacji pojawia się bardzo dużo różnych wydarzeń, czy też właśnie takich poradników oraz Q&A, na przykład mój kolega bodajże wczoraj opowiadał o pozyskiwaniu środków na działalność organizacji. Także, szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś pytania? Okej, widzę, że nie. W takim razie dziękuję serdecznie za uwagę podczas dzisiejszego webinarium. Tutaj, jeżeli chodzi o samo nagranie dzisiejszego spotkania, to ono zostanie opublikowane na stronie i z tego, co mówiły mi osoby tutaj, które organizują, to zostanie również przesłane na adresy mailowe, z tego, co rozumiem. Tutaj jeszcze jest, widzę, ostatnie pytanie. Wzór zasad przechowywania danych w NGO. Jak rozumiem wzór zasad? No tutaj bardziej zasady. Każda organizacja powinna sama stworzyć swoje zasady ze względu na to, instrukcja. Tutaj bardziej odnoszę wrażenie, że chodzi o to, że każda organizacja sama musi sobie wypracować. Natomiast pewnego rodzaju dobre procedury, dobre praktyki polegają na tym, że powinniśmy te dane osobowe, które przetwarzamy, przechowujemy, posiadać w określonych plikach, które powinny być zaszyfrowane, bądź też do tych dokumentów nie powinny mieć dostępu wszystkie osoby. Także wydaje mi się, że taką instrukcją, którą mamy w odniesieniu do przechowywania zasad, to przede wszystkim jest zachowanie racjonalności, następnie wskazanie określonych osób, które będą miały dostęp do tych danych osobowych, jakie to będą dane osobowe, oraz poinstruowanie tych osób, żeby na przykład nie przekazywały haseł dalej, żeby resetowały te hasła, żeby zrobić kopie zapasowe tych dokumentów. I tutaj jeszcze widzę, że jedno pytanie pominąłem od pani Aleksandry. Tak, jeśli organizujemy spotkanie live za pośrednictwem Facebooka, to czy wykorzystanie wizerunku prelegenta plus jego imienia i nazwiska następuje na podstawie zgody na udział, na przykład co wynika z treści maila oraz przesłanki wykonania umowy, choć prelegent nie dostaje wynagrodzenia, czy też potrzebna jest osobna zgoda? Prelegent w mailu jedynie wyraża chęć udziału w spotkaniu i jest informowany, że spotkanie będzie nagrywane. To tutaj w mojej ocenie sam fakt, że prelegent został poinformowany o tym, że spotkanie będzie nagrywane, on posiadał świadomość i wiedzę o tym, że jego wizerunek, imię oraz nazwisko będą wykorzystywane w tym nagraniu, webinarze, w związku z czym jego zgoda wyrażona poprzez adres mailowy jest wystarczająca. Co do tej przesłanki dotyczącej wykonania umowy, to czy umowa jest odpłatna, czy odpłatna, nie ma znaczenia. Co oznacza, że zarówno umowy, powiedzmy, wolontariackie, jak i umowy odpłatne, jeżeli są realizowane, to jest ona realizowana i te dane będą przetwarzane tej osoby na podstawie tej umowy, niezależnie od tego, czy będzie ta umowa odpłatna i czy potrzebujemy jeszcze jakieś inne... Aha, to jeszcze chwileczkę. Hmm.
Według, inaczej, może według mnie to jest wystarczające. Już tutaj nie potrzebujemy żadnej kolejnej przesłanki do przetwarzania tych danych osobowych. I tutaj jeszcze pani Renata pyta się, czy może prosić mail o spis tych punktów? Tak, pani Renato, tutaj bym poprosił o przesłanie maila na ten główny mail Konfederacji Inicjatyw. No i zapraszam do udziału w innych działaniach związanych z Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych oraz innymi webinarami oraz Q&A-ami, które są realizowane w najbliższym czasie. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę wszystkim wszystkiego dobrego i miłego wieczoru. Do widzenia.